z nami, jak w każdy poniedziałek, Frela Blue. Dzień dobry, witamy Cię. Dzień dobry, witam Was wszystkich cudownych słuchaczy Radia Fest i Ciebie, Marcinie. No to zapytam, bo tak święta tuż, tuż, jak przygotowania u Ciebie? Zwyczajny przedświąteczny chaos. Mimo pandemii, mimo to, że nie cała rodzina 40 ludzi będzie, tylko będzie nas kilka osób, ale jednak te dania muszą być na stole, bo to jest tradycja i dlatego i tak jest stres i tak. No tak, ja wiem, że Ty przygotowałaś i będziemy się o tym mogli przekonać za chwilę oczywiście, taką oto wyjątkową piosenkę świąteczną, ale Ty zaszalałaś trochę, bo zrobiłaś taką świąteczną piosenkę w bardzo rockowym brzmieniu. No właśnie, oczywiście wpadłam kiedyś na taki pomysł, żeby zrobić coś innego, żeby się wyróżnić i stwierdziłam, że zrobię hard rockową kolędę, ale niestety na dzień dzisiejszy nikt nie odważył się jej puścić w radiu. To my spróbujemy, dobra? O, ciekawa jestem na reakcję. No dobrze, no dobrze, to spróbujemy to za chwilę, natomiast jeszcze chciałem, jeżeli pozwolisz, nawiązać do tego, co wydarzyło się niedawno, bo wiem, że ty z Bogdanem Tycem współpracowałaś, tak bym powiedział, bardzo blisko przy wydaniu twojego pierwszego krążka. No i no to na pewno nie była dla ciebie też dobra wiadomość, kiedy się dowiedzieliśmy, że no Bogdan Tyc już nie jest razem z nami. No właśnie, to mnie bardzo zwaliło z nóg, tym bardziej, że Bogdan Tyc nie był tylko moim menadżerem. On był przede wszystkim moim przyjacielem, bo bardzo żeśmy się zgrali, bardzo dobrze rozumieliśmy się i doznałam przez niego bardzo cudownego doświadczenia, właśnie to, jak on wylansował mnie na gwiazdy, na Frele Blue, jak zawoził mnie właśnie do radia, do was mnie zawiózł, do różnych telewizji, przedstawiał mnie ludziom i to było takie piękne, się czułam jak taka księżniczka, on naprawdę był takim menadżerem z prawdziwego zdarzenia. Takiego jak naprawdę z filmu. I przeżyć coś takiego jest naprawdę cudownym doświadczeniem. A oprócz tego mieliśmy oczywiście po drodze zawsze bardzo dużo prywatnych, głębokich rozmów o życiu, o miłości, o dzieciach, o takich rzeczach właśnie zupełnie normalnych i po prostu bardzo polubiliśmy się na takim bardzo przyjacielskim właśnie jako, no naprawdę przyjacielem. Jeszcze niedawno przecież pół roku temu byłam na jego urodzinach w gronie niewielu przyjaciół i czułam, że naprawdę nas coś wiąże. I teraz ta wiadomość o tym, że on teraz umarł, mnie naprawdę niesamowicie zasmuciła. No nie tylko dlatego, że jest menadżerem, ale przede wszystkim dlatego, że był bardzo dobrym przyjacielem. Pamiętam tylko taką kiedyś rozmowę jeszcze no, kilka miesięcy temu, kiedy do mnie zadzwonił, mówi: słuchaj Marcin, mam taką fajną dziewczynę, taką fajną frelę i ona naprawdę pisze bardzo dobre teksty, trochę kabaretowe, trochę takie poważne, a do tego jeszcze no, jest bardzo dobrym muzykiem. Co ty powiesz na to, abyśmy mogli na przykład powspółpracować, jeśli chodzi o Frele Blue? Ja mówię, no wyślij materiał, wyślij tutaj oczywiście piosenki, z miłą chęcią posłucham. No i tak się, proszę, rzeczywiście wszystko rozwinęło. No na pewno będziemy o Bogdanie pamiętać. Tak, tak. Jak mogę, to napisałam mu właśnie dzisiaj rano, zainspirowało mnie to trochę, krótki wierszek na pożegnanie dla Bogdana Tyca. Mogę go przeczytać? Bardzo proszę. Byłeś wielki, śmialiśmy się dużo. Byłeś skałą, słońcem i burzą. Dziewczęta i drinki kochałeś, muzykę za to uwielbiałeś. Dżentelmen i kowboj w istocie, a serducho we szczerym złocie. I skończyło się życie jak film, które trwało kilka pięknych chwil. Umieramy, kto wie w jakim celu, więc żegnam cię, Boguś, przyjacielu. Bardzo piękne rzeczywiście pożegnanie. Frelu, to teraz trochę musimy zmienić klimat oczywiście, bo będzie to rockowe brzmienie, więc no nie wiem jak do tego przejść, ale musimy zmienić klimat, więc uwaga, uwaga, to już teraz o Karpiu między innymi, tak zmieniając temat. Tak, zmieniamy to. Właśnie ja przede wszystkim chciałam podziękować Tobie i wszystkim słuchaczom Radia Fest za to, że właśnie słuchaliście nas, Dylematy Freli, już teraz kilkakrotnie i dlatego od mojej całej kapeli, od mojego całego zespołu Freli Blue, czyli od Arka Bleszyńskiego, Achima Żychonia, Ismaila Tarlań i ode mnie życzymy zdrowia, mocnego powodzenia, najlepszego, bliskości, radości, karpia bez ości, dużo miłości, mało gości, zatem młodości i przyjemności w nowym roku. Dziękujemy wzajemnie. Do usłyszenia. Pamiętam.
diabło, a do wanny wciepnąć cztery ryby, to program bo poranny. Kolęda, kolęda, rozpech tu ja. Kolęda, kolęda, halleluja. Kolęda, kolęda, pierwszy zabajta. Kolęda, kolęda, ksiądz to jak No naprawdę bardzo rokowe brzmienie, ciekawa piosenka świąteczna, moi drodzy. To była właśnie Frère Lablou. Na zegarach minęła 10:00.